Już po raz 10 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej organizuje wystawę Jałskę Strusich Pisanek pod hasłem Malowane Nadzieją. Jest to edycja jubileuszowa, już 10. Mamy nadzieję, że będzie wyjątkowa. No, wyjątkowa jest chociażby z tego względu, że tak wielu prac jeszcze do tej pory nie mieliśmy. 76 pisanek, 12 obrazów, jedna rzeźba. Liczymy, że liczba tych prac przełoży się na kwotę końcową. Scenariusz mniej więcej całej inicjatywy jest taki jak w latach ubiegłych. Zapraszamy artystów, żeby na Strusiej Wydmuszce wykonali pracę według własnego uznania. Wśród nich są osoby tak znane jak pani profesor Magdalena Bakanowicz, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, pani Danuta Muszyńska. Są też osoby, które mam nadzieję, że będą znane już niedługo, czyli studenci Akademii Sztuk Pięknych. Są prace jubilerskie. Przez 2 tygodnie będzie w manufakturze w Galerii Handlowej wystawa. Wszystkie te prace będzie można oglądać. Następnie 18 kwietnia zakończenie, wielki finał w hotelu Anders o godzinie 18. Licytacja, wszystkie prace trafią pod młotek. No przede wszystkim robimy to tak naprawdę tylko i wyłącznie. Całe to wielkie przedsięwzięcie, trud artystów, organizatorów, firm, które się angażują, tylko po to, żeby można było zdobyć jak najwięcej środków na zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.